No! Ale nie ma hamulców, cię spuści. Nogą, nogą. Serdecznie, Przemek Zamoyski. Ponownie jesteśmy w Sucholaskach. Tym razem jesteśmy w kaplicy, w której sprawowane są zazwyczaj msze święte podczas naszych spotkań, podczas różnego rodzaju zgrupowań. W tej kaplicy też odbywa się modlitwa, adoracje Najświętszego Sakramentu. Ciąg dalszy naszych rozważań o pustyni, o samotności, o pustelni. Warto sobie zadać pytanie, zmierzyć się z tym ogólnym poglądem, po co ktoś idzie na pustynię, po co ktoś szuka pustelni. I spotkałem się nieraz z takim zdaniem, z takim poglądem, że osoby, które idą do pustelni, na pustynię, to osoby, które uciekają od tego świata, od cielesności, które uciekają od pokus. Tak naprawdę na pustelnię idziemy po to, aby spotkać to wszystko, przed czym w życiu uciekamy. I rzeczywiście na pustelni, na pustyni, jakkolwiek to nazwiemy, spotykamy cały arsenał pokus. Spotykamy się z naszą cielesnością, spotykamy się ze światem. Bo to wszystko nosimy w sobie. Warto tutaj dotknąć tematu cielesności. Po co człowiekowi ciało? Zadaj sobie to pytanie. Po co ci ciało? Jak odnosisz się do swojego ciała? Na to pytanie daje odpowiedź Słowo Boże. Posłuchajcie. Przeto przychodząc na świat mówi: ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało. Całopalenie i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: oto idę. W zwoju księgi napisano o mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże. To jest z listu do Hebrajczyków, 10 rozdział. A więc na pustelni człowiek nie powinien pogardzać ciałem, fizycznością. Właśnie na pustelni człowiek odkrywa świętość swojego ciała. Odkrywa, że w tym ciele mieszka Boży Duch. Ciało jest ołtarzem przymierza. Ma to wiele odniesień do kapłaństwa, do małżeństwa, do życia samotnego. Przecież ciało ma wyrażać miłość. Poprzez ciało wyrażamy naszą miłość. Co Jezus nam dał? Najcenniejszego. Dał nam swoje ciało i krew. Święty Paweł w liście do Efezjan pisze: przecież nikt nigdy nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak Chrystus Kościół. Jaka piękna analogia. Rzeczywiście Kościół porównany jest do ciała Chrystusa. I tak jak ciało Chrystusa jest pielęgnowane przez właśnie Boga, tak samo nasze ciało ma być przez nas samych pielęgnowane. Pustelnia, pustynia, doświadczenie pustyni, gdziekolwiek w świecie, w domu własnym, prywatnym, czy też rzeczywistej pustelni, jest też po to, żeby człowiek odzyskał właściwą miarę. Cnota umiaru wiąże się z miarą. Odzyskać właściwą miarę to ukierunkować życie na Boga. A więc jedzenie, więc konsumpcja nie może mi dyktować warunków życia. Jeżeli coś jem, coś piję, jak mówi Święty Paweł, w
Wszystko mam czynić na chwałę Boga, a więc ze względu na przymierze z Bogiem. Nasza zmysłowość, nasze relacje, wszystko ma ukierunkowane być na przymierze z Bogiem. Pomyśl o tym. Może warto zadbać o swoje ciało ze względu na Boga. Chcemy przecież złożyć Bogu ofiarę doskonałą. A więc mamy udoskonalać nasze ciało, mamy dbać o nie właśnie ze względu na to, że poprzez ciało wyrażamy naszą miłość do Boga i do drugiego człowieka. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.